W momencie premiery nowego smartfona, takiego flagowego smartfona Samsung Galaxy S5, pojawiło się również całe grono nowych akcesorii do tego telefonu, między innymi smartwatche nowe, Samsung Galaxy Gear 2 i Galaxy Gear 2 Neo oraz coś zupełnie nowego, Samsung Gear Fit, czyli opaska, słuchajcie, opaska dla sportowców, dla biegaczy, dla aktywnych ludzi, ale tak naprawdę ta opaska jest również smartwatchem i naprawdę fajnie się spisuje. Byłem zaskoczony, gdzie pierwsza wersja Samsung Gear tego smartwatcha nie zrobiła na mnie wrażenia dobrego, tak? To urządzenie, powiem szczerze, że mnie zaskoczyło, o czym się przekonacie za chwilę w dalszej części prezentacji. Może na początku, co znajduje się w pudełku, co dostajemy od producenta. Od producenta oczywiście otrzymujemy samą opaskę, o której za chwilę sobie podyskutujemy. Otrzymujemy również zasilacz, którym będziemy to urządzenie ładowali, oraz stosowny taki adapter, niestety dodatkowy element, który łatwo można zgubić, za pomocą którego będziemy tą opaskę ładowali. Może na początek przyjrzyjmy się samej opasce. Jest ona wykonana w zasadzie z plastiku. Mamy ekran. Jak widzicie, ekran jest odpowiednio ukształtowany. Bardzo to fajnie wygląda na ręce. Przynajmniej jest to moje zdanie. Wiadomo, że o gustach się nie dyskutuje, bo gusta mogą być różne. Mnie się to urządzenie bardzo, ale to bardzo podoba. Muszę przyznać, że u mnie na pierwszy rzut oka tak zwany faktor zajebistości bardzo mocno poszedł w górę, bo po prostu to urządzenie mi się podoba. Słuchajcie, tak jak mówiłem, pasek gumowy z zapięciem, w miarę się to fajnie spisuje, zarówno na moją grubą dłoń bez problemu to urządzenie pasuje, jak i również na dłoń kobiecą też bez najmniejszego problemu ono się nadaje. Te paski są paskami wymiennymi, jak widzicie, można ten pasek sobie po prostu odgiąć, zdjąć, wtedy wyciągniemy samo to urządzenie i możemy sobie paski, które są w różnych kolorach, również w momencie, kiedy się taki pasek zużyje lub ewentualnie mamy na przykład feeling na inny kolor, sobie taki pasek wymienić. Od spodu widzicie czujnik, ten czujnik będzie nam mierzył tętno, puls w momencie, kiedy będziemy uruchamiali, wyzwalali takie zadanie, ewentualnie w momencie, kiedy będziemy rozpoczynali lub kończyli ćwiczenia. Niestety, tak jak już powiedziałem Wam na wstępie, do ładowania tego urządzenia niezbędny jest nam taki adapter, który będziemy sobie tutaj na tą opaskę zapinali. Moim zdaniem to rozwiązanie jest złe. Jest to kolejny element, który będzie można zgubić. Najbardziej optymalnym rozwiązaniem byłoby jednak umieszczenie złącza USB w samym urządzeniu. Wtedy nie byłoby tego problemu. Wszędzie moglibyśmy gdzieś to podładować w momencie, kiedy jesteśmy poza domem i nie mamy takiego urządzenia ze sobą, bo zapomnimy go po prostu wziąć w domu, to w momencie, kiedy stracimy moc w baterii, to urządzenie już będzie dla nas bezużyteczne. Również mogłoby się alternatywnie, oprócz tego, że byłoby wmontowane złącze USB, mogłoby być takie urządzenie ładowane bezprzewodowo, kiedy na noc byśmy zdejmowali taką paskę, moglibyśmy położyć na odpowiednim uchwycie i w tym momencie byłoby to urządzenie ładowane. Słuchajcie, po uruchomieniu, po sparowaniu z Samsungiem, niestety urządzenie tylko i wyłącznie działa z telefonami Samsung, następuje pobranie oprogramowania na telefon, to oprogramowanie nam się ściąga i po wykryciu tej opaski już przez to oprogramowanie następuje automatyczne ściągnięcie nowszej wersji firmware'u i automatyczna aktualizacja tego urządzenia za pomocą telefonu. Ono jest aktualizowane do bieżącej, najnowszej wersji. Ja pozwolę sobie przygasić troszeczkę światło, żeby nam się ono nie odbijało. Przejdźmy teraz do samej opaski. Ja pokażę może, jak ona wygląda. Są różne tarcze telefonów. Różne tarcze zegarków. Za chwilę sobie to poprzełączamy. Zobaczmy, jakie są standardowe wbudowane opcje. Jest to opcja czasomierz. Możemy sobie rozpocząć odliczanie w tym momencie od minuty. Możemy zatrzymać, możemy wrócić do menu głównego. Jest również opcja stoper. Kolejną opcją jest opcja sen. Można sobie
opaskę włączyć w tryb sen i sprawdzić sobie dane ze snu. Ja akurat w nocy nie testowałem, jakoś nie lubię nic mieć na ręce, tym bardziej, że często mogę gdzieś sobie taką opaską uderzyć w ścianę i w tym momencie ją troszeczkę pokiereszować. Kolejną opcją jest krokomierz, bardzo fajna opcja, uruchamiamy, znaczy nawet go nie musimy uruchamiać, on nam zlicza aktualnie ilość kroków, jakie żeśmy odbyli. Co jakiś czas te dane są przesyłane do telefonu, jak widzicie tutaj mam 4115, tutaj mam 4128, czyli jeszcze te najnowsze zestawienie zostało do telefonu przesłane. On nam tutaj mniej więcej oblicza te kroki, ile to kilometrów, czyli 3 km, 3,11 km, 242 kalorie żeśmy zużyli. Możemy sobie zobaczyć historię, jak ona wyglądała, gdzie, kiedy, ile. Ja tak no nieregularnie tej opaski używałem, ale faktycznie nam to zlicza. Przesyła nam również do aplikacji dedykowanej na Samsungu te wszystkie dane. Kolejną opcją są opcja ćwiczenia. Możemy sobie wybrać, jaki typ aktywności będziemy uprawiali, czy będzie to bieganie, chód, kolarstwo. Również możemy sobie zobaczyć historię ćwiczeń, jakie były odnotowane. W momencie, kiedy uruchamiamy na przykład opcję ćwiczenia, on automatycznie będzie nam rejestrował naszą trasę za pośrednictwem wbudowanego GPS-a w telefon. Nie w opaskę samą, tylko w telefon jest wbudowany odbiornik GPS i on będzie nam automatycznie tą trasę zliczał i przerzucał do aplikacji Samsungowej. Jest również opcja z pomiaru pulsu. Ja ją uruchomię, zrobię start. W tym momencie zapala nam się, słuchajcie, muszę tutaj położyć, zaakceptujemy, zapala nam się, jako że on nie wyczuwa nam ręki. Widzicie, zapala się nam na zielono taka dioda i ta w momencie, kiedy ta opaska jest na ręce, następuje pomiar pulsu. I faktycznie ona w miarę sensownie działa, bez najmniejszych programów ten pomiar się odbywa. Ona teraz nie jest przypięta do mnie paskiem, ale zostało odnotowane, że dzisiaj taki to a taki puls ja tutaj posiadam. Możemy sobie zerknąć w historię, kiedy, jaki ten puls żeśmy widzieli, którego dnia, ile tego pulsu żeśmy sobie, jaką wartość pulsu żeśmy sobie zanotowali. Także działa też ta opcja bardzo fajnie. Kolejną opcją bardzo przydatną, którą ja lubię, są to powiadomienia. Oczywiście w aplikacji na telefon możemy sobie zainstalować, wybrać, która opcja, która aplikacja będzie nam powiadomienia przesyłała. Ja teraz mam włączonego Gmaila i Facebooka. W momencie, kiedy pojawia się jakaś wiadomość na Gmailu, automatycznie następuje przesłanie informacji. Opaska wibruje w zależności od którego konta, na którym mam to powiadomienie u mnie się pojawia. Taki rodzaj wibracji jest bardzo fajnie, bardzo płynnie, bardzo dobrze to funkcjonuje aktualnie, no jeszcze przed, można by powiedzieć, zmianą oprogramowania. Kolejną opcją jest to kontrola mediów, czyli odtwarzacza. Jeżeli mamy w telefonie odtwarzacz, obojętnie czy to będzie odtwarzacz wbudowany, czy sobie uruchomimy na przykład Spotify, bez najmniejszych problemów możemy za pomocą tego urządzenia tym odtwarzaczem sobie sterować. Kolejną opcją są to ustawienia. Jak widzicie, w tym momencie widzimy, że jest nawiązane połączenie Bluetooth z telefonem. Jest 90% naładowania baterii. Jeśli chodzi o baterię, bateria również zaskakuje. Pamiętajmy, że w poprzednim smartwatchu, pierwszym smartwatchu Samsunga, Samsung Gear, w zasadzie trudno było nam, żeby nam jedną dobę to urządzenie pracowało. Jak widzicie, dzisiaj po całym dniu mamy 90% baterii, tak więc u mnie bez problemu, w momencie, kiedy ja wyłączę sobie tę opaskę na noc, 3-4, czasami nawet może i 5 dni, by to urządzenie wytrzymało. Wszystko zależy od tego, no pewnie, jak dużo będzie nam wyświetlacz pracował. Możemy sobie wybrać, jaki ma być tryb zegara. Oczywiście więcej zegarów jest dostępnych w aplikacji w telefonie, ja to za chwilkę pokażę. Możemy sobie wybrać jedną z wielu tapet, które są dostępne, czy same kolory, czy jakieś tam różne szlaczki, czy inne rzeczy. Mamy dostępność ustawienia jasności wyświetlacza, wtedy teraz mamy 4, 5, 3, 2, 1, widzicie, jak to się zmienia. Powiem Wam, że wyświetlacz w takim bardzo nasłonecznieniu ciężkie jest do odczytania, szczególnie jeszcze jak mamy okulary przeciwsłoneczne. Generalnie tutaj jest troszeczkę słabszy punkt tego urządzenia. Przy pełnym, mocnym słońcu ciężko nam odczytać wyświetlacz.
używany nadgarstek, jest to dla lewo i dla prawo ręcznych. Możemy sobie oporcić wyświetlacz pionowo lub poziomo. Opcja wyświetlania pozioma jest w ogóle według mnie bez sensu. Niewygodnie się z tego korzysta. Sami widzicie, że to jest dobre do tego typu używania tej opaski, ale niestety, no, mając ją na ręce, zawsze ją używamy w trybie pionowym. W pierwszej wersji, słuchajcie, Samsung nie miał w ogóle tej opcji, tak więc zaraz to zostało poprawione, bo samo urządzenie było nie do użytku. Kolejną opcją są podświetlanie ekranu, jak długo ma się ten ekran podświetlać. Teraz mamy najkrótsze 10 sekund, można sobie ustawić, no ja teraz sobie ustawię może nawet na 30 sekund. Kolejny element to jest rozmiar czcionki, średni, mały i gesty budzenia, czyli również opaska, jeżeli przejdzie w tryb nocny i mamy ustawiony budzik, to będzie nam wibrowała. Kolejna opcja jest to opcja Bluetooth. Możemy włączyć lub wyłączyć, ewentualnie parować za pomocą tej opcji z telefonem. Naciśnięcie przycisku tego funkcyjnego dwa razy, co ma spowodować. Możemy sobie odpowiednią opcję do tego przypisać. Możemy sobie zobaczyć swój profil, skonfigurować go odpowiednio, naszą płeć, naszą wagę, naszą datę urodzenia. Blokada prywatności, czyli możemy sobie również zablokować ten telefon, ten zegarek, tak żeby wymagał podania jakiegoś pinu w momencie, kiedy chcemy go odblokować. Oraz zerowanie Google Gear Feed, jeżeli będziemy chcieli go komuś przekazać, podłączyć do innego telefonu, będziemy korzystać z tej opcji. I tutaj mamy dodatkowe menu ustawienia. Kolejną opcją jest to znajdź urządzenie mobilne. Możemy sobie uruchomić taką opcję, żeby to urządzenie złamać, jak widzicie, znaleźć. Jeżeli nie możemy znaleźć telefonu, w tym momencie uruchamia się dioda podświetlania, ekran świeci bardzo mocno i to ma nam ułatwić znalezienie telefonu. Słuchajcie, też bardzo fajną opcją tej opaski jest to, że w momencie, kiedy telefon jest w zasięgu tej opaski, na przykład nie wymaga podania symbolu odblokowania telefonu. W momencie, kiedy on utraci połączenie Bluetooth, to będzie nam wymagał wprowadzenia kodu. Czyli w momencie, kiedy jesteśmy w pobliżu, ten telefon jest w naszym zasięgu, w naszej ręce, jest to w bliskiej odległości, to mamy taką możliwość sobie właśnie rezygnowania z tego mocniejszego zabezpieczenia, a w momencie, kiedy on utraci połączenie z opaską, w tym momencie następuje opcja taka, że jest telefon zablokowany i trzeba go ręcznie odblokować. Oczywiście opaska również nam wibruje w momencie, kiedy gdzieś tam się oddalimy od telefonu lub telefon oddali się od nas, sygnalizując fakt, że albo żeśmy zapomnieli telefonu, albo ktoś inny się nim po prostu zaopiekował. Głównym oprogramowaniem, z jakim ta opaska współpracuje, jest to oprogramowanie S-Health. Nie dziwię się, w sumie jest to oprogramowanie dedykowane Samsunga, które zadebiutowało już w poprzedniej wersji telefonów i to rozwiązanie jest do tego dedykowane. Słuchajcie, mamy te wszystkie zliczanie pulsów, możemy sobie przeglądać, jak to wszystko wygląda, jakie mamy wyniki, to wszystko nam do tej aplikacji przechodzi. Również bez najmniejszego problemu udało mi się zainstalować dodatkową aplikację, bo Samsung sobie tutaj Runkeepera do tego przypina. Trochę szkoda, że nie działa z tymi bardziej popularnymi, chociaż trudno powiedzieć, no, wśród moich znajomych najbardziej popularna jest Endomondo i tutaj tych odczytów nie mamy. W momencie, słuchajcie, jeszcze może wrócę do samej opaski, w momencie, kiedy będziemy uruchamiać sobie tryb chociażby ćwiczeń. W momencie, kiedy będziemy sobie uruchamiać tryb ćwiczeń, na przykład chód, w tym momencie mamy jak gdyby dystans, który chcemy osiągnąć w danym dniu i ona, ta automatycznie opaska będzie nam ten dystans obliczała. Czyli możemy sobie ustawić dystans, czas lub kalorie, jakie mamy do spalenia. Oczywiście możemy również sobie zobaczyć, jak wyglądały historyczne zapisy. Wiadomo, że nie cała historia w naszej opasce się znajduje, ponieważ ona ma tutaj ograniczone możliwości pamięciowe. Większość tych danych jest przekazywanych właśnie do tej aplikacji, gdzie możemy sobie to wszystko oglądać. Chociażby dzisiaj kroki, ile żeśmy tutaj tych kroków wykonali, jakie mamy te limity. No powiem szczerze, to już dla osób, które lubią tego typu zabawy,
zabawy, lubią sobie to wszystko badać i, no i one myślę, że z tego będą najbardziej zadowolone, bo ja tutaj, jeśli chodzi o sporty, to raczej jedzenie hamburgerów na czas, a tej opcji ta opaska niestety nie posiada. Zobaczmy sobie może, ja gdzieś bym tutaj tak ją wyeksponował, żeby było wiadomo, co się z nią będzie działo, tak żeby było widać i telefon, i to, co ja robię, bo chociażby teraz poprzełączam sobie różne wersje tego, słuchajcie, zegara. Ja sobie przejdę teraz do Samsung Fit. Widzicie, są tutaj powiadomienia, są tutaj ustawienia, weźmy w ustawienia, gesty budzenia, wysyłanie wiadomości pomocy, to są podstawowe rzeczy. Edytor ekranu startowego i tutaj mamy możliwość wybrania właśnie tapety oraz zapoznania się z różnymi typami zegarów. Ja teraz może poprzełączam troszkę, zobaczycie, jak to będzie wyglądało. W momencie, kiedy mamy ustawiony pionowy system, to te zegary właśnie nam będą się wyświetlały pionowo. Niektóre niestety nie mają takiej opcji i wyświetlają się w po prostu poziomie, ale muszę przyznać, że jest to zupełnie opcja nieprzydatna. Musi to jednak być w pionie, bo w innym przypadku jest to, no generalnie godzinę odczytamy, ale nie jest to bardzo, bardzo czytelne, tak jakbyśmy sobie tego oczekiwali. Jak widzicie, jest troszkę już takich predefiniowanych obrazów zegarkowych. Pewnie w miarę aktualizacji oprogramowania będzie się pojawiało sporo różnego rodzaju nowych wersji, bo to jest w sumie dla producenta proste do zorganizowania, a jednak użytkownicy będą się z tego, przypuszczam, dość mocno cieszyli. Również możemy sobie zobaczyć układ tych ikon, które widzieliście na opasce. Możemy sobie zmienić pozycję danej ikony, tak żeby nam było wygodniej po prostu tym nawigować. Mamy przyłączony program S-Health, żeby te wszystkie dane z opaski były przekazywane i tam analizowane przez ten program. Możemy sobie tutaj zrobić konfigurację tego. Widzimy interfał transferu krokomierza. Widać, że co 3 godziny będą te dane do telefonu przekazywane. Mamy również opcję powiadomień i w tej opcji możemy sobie wybrać, które powiadomienia mają być, czy mają być ograniczone, czy mają być nieograniczone i przede wszystkim wybrać sobie aplikacje, od których te powiadomienia na naszej opasce, no już teraz możemy powiedzieć, że na smartfonie będą się pojawiały. Jak widzicie, ja mam włączone Hangouty, mam Gmaila, tam chyba WhatsApp, Messenger. Do 10 tych aplikacji możemy sobie wybrać, które będą nam powiadomienia na tej opasce wyświetlały. Dobra, to chyba tyle słowem takiej prezentacji. Zachęcam Was do komentowania, czy Wam się podoba to rozwiązanie Samsunga, czy Wam przypadło do gustu. Może ja jeszcze powiem, co bym chciał widzieć w nowszej wersji, słuchajcie, bo to też już mam pewne przemyślenia. Myślę, że idealną sprawą w momencie, kiedy to by było troszeczkę szersze urządzenie, no powiedzmy jeszcze o połowę szersze, i żeby zrezygnować z tych ramek, które się znajdują naokoło tego zegarka. To by było coś pięknego, coś fantastycznego. Wtedy ten wyświetlacz byłby dużo fajniejszy. Dużo łatwiej by nam było przeczytać chociażby jakieś powiadomienia. Ja tutaj mam trochę powiadomień z Gmaila. Jak widzicie, tutaj troszkę słabo się to czyta, bo jest zbyt mało miejsca. Jeżeli byśmy się pozbyli marginesów, zrobilibyśmy troszkę to urządzenie szersze, to nic nie stałoby na przeszkodzie, żeby wygodniej z niego korzystać. Jak widzicie, również z tego poziomu możemy daną wiadomość zaznaczyć jako odczytaną, ewentualnie ogólnie usunąć. Zachęcam Was do komentowania, czy żeście mieli to w ręce, czy Wam się podoba, czy Wam się nie podoba. Jakie macie wrażenia? Jeżeli używacie, to napiszcie, jakie są Wasze wrażenia po dłuższym użytkowaniu tego typu urządzenia.